Panie premierze, szanowni panowie ministrowie, magnificencje rektorzy, szanowni państwo i wy, drodzy studenci. W pierwszej kolejności chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, że to NKN Forum w Gdyni, trzecie NKN Forum, właśnie ma taki temat kształcenia. Gdy na pierwszym NKN-ie w Łodzi, na mojej macierzystej uczelni Politechnice Łódzkiej, rozmawialiśmy o kwestiach naukowych i jakby całą otoczką związaną z budowaniem jak najlepszej nauki w Polsce, podszedłem do pana premiera i poprosiłem o to, aby ten temat kształcenia również jak najszybciej się pojawił i cieszę się, że ten temat jest, bo ten temat jest niezwykle istotny. Niezwykle istotny z kilku powodów. Po pierwsze, jesteśmy w trakcie wdrażania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która już zrobiła pierwszy krok w stronę tego, aby prawa studentów jak najlepiej, poza tym, co już do tej pory było, w kontekście zabezpieczania tych praw były jeszcze lepiej zabezpieczone. Czy to prawo dotyczące 30 dni od ukończenia studiów, wydania dyplomu i suplementu, czy prawo do niezmienności opłat, czy rozszerzenie i zmiany dotyczące pomocy materialnej. Trzeba pamiętać o tym, że te zmiany ustawowe, które zostały wprowadzone, nie są tylko zmianami na zabezpieczanie studentów, ale również zobowiązywanie ich do pewnych rzeczy związanych z procesem studiowania i zobowiązują ich również do tego, abyśmy starali się budować jak najlepsze kształcenia, a jednocześnie też, aby te studia stawały się jak najbardziej elitarne. Pierwszy krok został poczyniony, teraz kolejne kroki należą do nas, czyli do interesariuszy najważniejszych tak naprawdę procesu kształcenia, czyli studentów, ale również władz uczelni. Do władz uczelni, ponieważ częściowo regulaminy studiów zostały już uchwalone, na niektórych uczelniach jeszcze ten proces trwa, ale regulaminy studiów to nie wszystko. Za regulaminy studiów i obowiązkami dla studentów i ich prawami idą również regulaminy pracownicze, co jest niezwykle istotne, aby to prawo, które jest zapisywane w regulaminach studiów, było również egzekwowane w regulaminach pracowniczych. To jest dla nas bardzo ważne i chciałbym, aby państwo o tym pamiętali. Na przestrzeni ostatnich lat było już poza wdrożeniem ustawy kilka kroków poczynionych w stronę tego, aby studia stawały się coraz bardziej elitarne. Początkowy szok, który przeżyliśmy, związany z wprowadzeniem współczynnika SSR, jakby z czasem po dwóch latach, prawie trzech latach, stał się już standardem i jakby dla nikogo nie jest to nic złego, a wręcz drugą stronę, obserwując na wizytacjach Polskiej Komisji Akredytacyjnej to, jak przebiega proces kształcenia, wyraźnie widać wzrost jakości dzięki tym zmianom, jeśli chodzi o liczbę studentów na jednego nauczyciela akademickiego, przede wszystkim w kontekście liczby studentów w grupach ćwiczeniowych czy laboratoryjnych. To jest bardzo dobra zmiana, ponieważ ten kontakt jest zdecydowanie bardziej bezpośredni. Dzisiaj będziemy rozmawiać dużo o regulaminie studiów, ale będziemy również rozmawiać o systemie wsparcia i motywowania studentów. To jest również niezwykle istotny element kształcenia. Ja państwu życzę tego, aby te dzisiejsze dyskusje były jak najbardziej owocne i życzę państwu tego, aby samorządy studenckie, które państwo mają na swoich uczelniach, były właściwym partnerem do rozmowy i dyskusji i budowania jakości kształcenia na uczelniach w Polsce. Dziękuję bardzo.